Tutaj mam informację od wspierającej osoby, która ogląda podczas nagrywania tego odcinka live'a, tych nagrań, że te cążki nie nadają się do niczego, ale tylko to tylko moje zdanie. Zerknijmy. Być może tutaj osoba z live'a używała tych cążków. Ja się wolę nie wypowiadać, bo ja no nie widać za bardzo ani ostrzy cążków. One są cały czas zapakowane, więc no w każdym z tych zdjęć niestety, no, ale no ostrzy nie widać. No nic. Ja się wstrzymuję od kupowania tego typu produktu, cążki. Wstrzymuję się od kupowania tego typu produktu w marketach, bo niestety to takie bardziej są cążki do paznokci niż faktycznie do skórek. Często one szarpią skórę zamiast pięknie ostro ciąć. Może ja trafiłam na jakąś felerną sztukę. Bardzo możliwe, że trafiłaś na felerną sztukę, a bardzo możliwe, że po prostu to jest taka jakość marketowa. Czyli tak, wiecie, no, nie salonowa. Czyli radź se, człowieku. No ale z tego, co widzę, tutaj Karolina w miarę ma ogarnięte te skórki. No trochę tylko te paznokcie się po prostu rozszerzają. I dobrze to widać na tym zdjęciu, że one tak troszeczkę wchodzą w duck nails. Więc ściskaj szablon mocniej, patrz od frontu i one tutaj tak jakby masz, jakby to powiedzieć, za płasko, pod spodem. Za płaska jest krzywace wewnętrzna i krzywace zewnętrzna, bo patrząc po zakolach paznokcia, to mniej więcej powinien ten kwadrat tak wyglądać. Mniej więcej, a może zróbmy tak, że popiłuję troszeczkę po bokach. Jak ja bym to widziała. Czyli tutaj troszeczkę trzeba było spiłować. Tutaj też. Tak, ja bym tego kwadrata bardziej w ten sposób widziała. Tego również tutaj. One się za bardzo rozszerzają. Może na czarno to będzie od razu lepiej widać. One się po prostu za bardzo rozszerzają. A wystarczy ścisnąć odpowiednio szablon i wtedy będzie naprawdę dużo, dużo lepiej to wszystko wyglądało. Zobacz, od razu lepiej, prawda? Ten też się troszeczkę rozszerza. Mały wygląda dość przyzwoicie, troszeczkę, tylko szłoby go trochę wypiłować jeszcze na liniach bocznych. Może tutaj poprawimy na czarno, żeby to było też lepiej widać. No, myślę, że wtedy by paznokcie wyglądały lepiej. Nawet jeszcze by szło trochę popiłować tutaj, o. Tak. Tak bym ja widziała kwadraty na twoich paznokciach. Widzisz? Jest lekka różnica. Mhm. Być może to jest kwestia tego, że po prostu grubość krzywejce wewnętrznej, może nie krzywejce, a właściwie tak, grubość wolnego brzegu tutaj jest za duża i być może piłowaniem udałoby się to, jakby to powiedzieć, wyszczuplić, bo czasami wystarczy piłowanie, ale tego się dowiemy tylko i wyłącznie patrząc od frontu, bo wtedy będziemy widzieć, jaka grubość jest tutaj linii bocznych, krawędzi dolnych linii bocznych. Czy jeszcze tutaj piłować możemy, czy nie? Czy pozwoli nam grubość żelu, czy już musimy po prostu ścisnąć bardziej szablon? Ale to zawsze patrzymy na to od frontu i wtedy możemy stwierdzić, czy piłujemy, czy już tu niestety piłowanie. Nic nie da, no i musimy zdjąć najlepiej paznokieć i przedłużyć na nowo. Grzbiety wyglądają dość przyzwoicie. Trochę przy skórkach jest za grubo, ale to może kolor pogrubił? Tak, kolor mógł pogrubić, bo widzę, że jest taki troszeczkę ciągnący się, bo zobaczcie, jak tutaj wolny brzeg pogrubił ten kolor. Tu jest taka multka. Jakby ją tu opiłować, to by tego nie było. I tu jest ogromny spad w dół, ogromny spad w dół, więc tu by trzeba było popracować nad tym, żeby piłować wolny brzeg liniami, takimi liniami, ruchami wzdłużnymi, a nie takimi opadającymi w dół. Czyli jak mamy pilnik, to piłujemy tak, żeby kończyło nam się linią prostą, a nie robimy w dół, w dół, w dół. Bo jak tak będziemy robić, no to niestety, ale wolny brzeg będzie tutaj opadał w dół za mocno. Więc zróbmy tak, gdyby użyć
produktu, który się tak nie ciągnie i ma więcej pigmentu, gdyby z drugiej strony nie piłować tak, że to będzie tak mocno opadać w dół, to by paznokieć wyszedł całkiem, całkiem przyzwoity. O. No, to by było naprawdę super. To by mi się wtedy bardzo podobał ten kwadrat. O. No i widzimy, że... A tu jest ta kropeczka, to nie ma co patrzeć przy skórkach, bo po prostu jest taka grubsza skórka położona. Kropka położona lakieru. A, już tutaj widzimy też, że jest trochę nierówno w tej strefie, więc tutaj trzeba bardzo dobrze dopiłować, oczyścić paznokieć, wyczyścić z pyłków. Najpierw szczoteczką dokładnie tutaj strzepnąć wszystko. Bardzo dokładnie, a potem dopiero malować kolor na taką czystą powierzchnię, bo potem takie farfocle się dzieją przy liniach bocznych. To by było na tyle.